do spokoju i radości. Pisanka, nieodzowny element świątecznej dekoracji. Bez niej trudno wyobrazić sobie wielkanocny koszyczek. Te tradycyjne początkowo były barwione na czerwono. Obecnie metod zdobienia jajek jest bez liku, a wiele regionów Polski może się pochwalić własnymi, niespotykanymi nigdzie indziej wzorami. I choć dziś bez trudu można kupić gotowe pisanki, to z pewnością najwięcej satysfakcji sprawią te przygotowane własnoręcznie. Pisanki, kroszonki i wyklejanki. Na wielkanocnym stole nie może ich zabraknąć. To ostatni moment, by przygotować je samemu. Sposobów zdobienia jajek jest mnóstwo. Wzorów tyle, ile podpowie nam wyobraźnia. W domu można wszystko wykorzystać. Stale lakiery, wełnę, wycinanki jakieś. I oczywiście cebula. Tę metodę zna chyba każdy, kto choć raz ozdabiał wielkanocne jajka. Gotujemy cebulę. Wstawiamy później jajka, wrzucamy do tej cebuli. One się pięknie ufarbują, tak tu było widać. I wtedy, to już wychodzą kraszanki. A wtedy, kto ma zdolności, to można sobie czy wydrapać nożykiem, czy woskiem. Żeby dojść do takiej wprawy, potrzebne są jednak lata ćwiczeń. Od razu się nie wyskrobię, to trzeba jednak latami ćwiczyć. Chociaż są dzieci, które też już ładnie skrobią, jak mają z tym styczność. Tak jak Norbert, który ćwiczy pod czujnym okiem babci. Dużo zajmuje czasu, jest interesujące, bo można coś wymyślić nowego zawsze. Jak sobie ładnie wymyśliłeś, tak w poprzek, kreseczkę, taką palemkę, tak naokoło. Jeśli ta technika wydaje się za trudna, można spróbować inaczej. W każdej kuchni znajdą się składniki, z których można wykonać niepowtarzalne i niekonwencjonalne pisanki. Ziarna kaszy. Przyklejane, poturlane w tym, w ziarenkach, w kaszy mannie na przykład i potem farbowane może być, nie? Taka ładna struktura jest tego jajka wtedy. Ja na przykład w domu bardzo lubię z dziećmi malować po prostu farbkami, pisakami, żeby tylko zachęcić dzieci do tego.